Szanowni Państwo, dziś byłem w Białymstoku. Miałem sprawy. I przeszłem się piechotą. I co? Zobaczyłem, co się robi pod bankami naszymi. Ludzie zabierają pieniądze z banku. Wybierają, bo nie zabierają, ale wybierają swój kont. A idą do kantoru i kupują dolary. Tak jak ja, ile miałem przy sobie pieniędzy i kupiłem dolary. Bo lepiej trzymać w domu obcą banknot, dolary, niż nasze złotówki. A do tego bardzo proszę Was, wieście, co macie w domu, karnistry, nie karnistry, beczki. Jedźcie do CPN-ów i kupujcie ropę. Ropę, paliwo, oleje do samochodów, żeby mieliście zapas, żeby mieliście czym jeździć. Pasztety, wszystko, jedzenie kupujcie w sklepach. To zapakowane pasztet, tako, to się nie zmarnuje. On może stać, powiem, położę na dolary z boku. On może stać rok, dwa, pięć, dziesięć. Nawet więcej. Bo tu powietrze nie dochodzi do jego, do środka. I on się nie zmarnuje. Możecie po jakimś 3-4 miesiącach otworzyć, na chleb sobie nasmarować. Z masełkiem. Pierwsze masełko, później pasztecik. I solką posypać z pieprzem. Ogóreczek. Ogóreczek. Pomidorek. Co w sobie chcą ludzie. I sobie zjeść później. Bo jak nie będzie w sklepach, będą puste półki, bo będzie zakaz sprzedaży, będą tylko takie rzeczy przeznaczone, jak będzie wojna, to będą przeznaczone dla wojska. Bo wojsko trzeba pierwsze, żeby miało siły do walki. Ani będzie ani pasztetów, ani żadnych konserw w sklepach. Ani napojów nawet nie będzie. Ani mleko to jeszcze może być, bo gospodarze będą dostarczać, to mleko może być. Ale będzie drogę. I jeszcze raz mówię. Jedźcie do sklepów spożywczych, a najlepiej jechać w pierwszej kolejności, to jechać do CPN-u, kupować ropę, paliwo i oleje. To kupować. I kupcie sobie tałotnicę. Jest nożna, ręczna tałotnica samochodów. I nawet same w domu można przesmarować samochód. Położyć się na jakąś deskę, plandekę, pod spód. Lewarkiem zdejmujesz, podnosisz, zdejmujesz koło i smarujesz. Tam jest punkty do smarowania. Tam są pokręcane smarowniczki i nakładasz końcówkę tałotnicy i trzymasz, a syn, kolega, czy tam ktoś inny, depcze nogą i wychodzi tałot smarownicy, idzie do punktu, gdzie trzeba. I ja Was bardzo proszę, jedźcie, kupujcie to. Nie patrzcie na kieszeń, bo będziecie wtedy biedni, tak jak ja pojechałem, kupiłem, o. No, tu jest trochę dolarów kupiłem. Nie będę mówić ile, bo to się nie mówi, ale mam. Tajemnica. To jest tajemnica, ale mam. Nawet jedną mam 20, bo tak w kontorze bywa. Tu mówię, daj pan jej 20 już. I powiem, że na zakończenie
bardzo, bardzo, bardzo źle się dzieje na świecie. Powiedziałem, że Putin zaatakuje i zaatakował. Że wojna będzie, powiedziałem, i jest wojna z Ukrainą. A amerykańskie samoloty przyleciały tutaj pod granicę. Amerykańskie? Tak. No. I bardzo dobrze. I powiem, widzicie, dowiedziałem się teraz jeszcze od Wojtka. Bo właśnie miałem widzów. S. Grześka z bratem. Właśnie on powiedział, że przylecieli na pomoc dla nas amerykańskie samoloty. Będą bronić Białegostoku. Nas tutaj Białegostoku, ażeby uchodźcy nie wkraczali. A jeszcze chcę wrócić do tej sprawy pobitej kobiety. Że